Ja jestem po terapii na depresję. Ta płaczliwość, niechęć do wyjścia do ludzi. Do czegokolwiek. Do czegokolwiek. Odróżniającym tą chandrę od choroby depresji. Uwaga, choroby śmiertelnej. Czym ty się, kobieto, martwisz? Zdrowa jesteś? Problemów nie masz? Masz co jeść, to masz być zadowolona. Tak. To nie działa. Na chorobę depresji też patrzymy pod kątem utrat, utraty czegoś ważnego. A powiedzenie poradzisz sobie, albo zobacz, jak masz fajnie dookoła. To są słowa zakazane. Coraz więcej depresji jako choroby dopada młodzież. Poskładaliśmy środki dla dzieci w wieku 12-21. No i tak trochę sentymentalnie się zrobiło, jeżeli chodzi o czas nagrania i o słowa piosenki. I tak trochę słusznie się zrobiło sentymentalnie, ale my z tego wyjdziemy. A z tego nas wyprowadzi nasza wspaniała psychoterapeutka Basia Wesołowska-Budka. Dzień dobry. Dużo mówi się o depresji jako, powiedziałabym, dość powszechnej chorobie w dzisiejszych czasach. Mhm. Skąd, Basiu, bo jest niewątpliwy wzrost diagnozy depresji. Tak. Jest niewątpliwy wzrost tak zwanego share of voice, czyli hałasu w mediach na temat nagłaśniania tego tematu. Są coming outy wielu znanych osób, że się leczyli. Mnie interesuje bardzo, skąd się wziął teraz, od kilku lat, taki wzrost tej choroby w społeczeństwie? To jest dość trudne pytanie, bo wiele czynników na to wpływa i właściwie różne czynniki wpływają na to, że na przykład ty zachorujesz, a inne czynniki, że ja zachoruję. Niemniej to, co jest pewne, to żyjemy w trudnych czasach. Wolę czynniki, od których ja nie zachoruję, ale to... No tak, to jest druga... Natomiast myślę, że czasy są bardzo trudne. Duża presja, też bardzo wysokie wymagania względem każdej roli, którą wykonujemy. Pęd życia, też sytuacja i ekonomiczna i sytuacja zagrożenia, którą obecnie mamy, czyli naruszająca taką podstawową potrzebę bezpieczeństwa, no też mocno przekłada się na to, dlaczego no, rozpoznajemy coraz częściej właśnie chorobę depresji. Natomiast tutaj też chciałabym zauważyć i podkreślić, że w zdrowym ciele zdrowy duch, to znaczy nie da się tej psychiki odłączyć. To jest całe nasze ciało, również to, co jemy, o czym się też mało mówi. Czyli... No co pani powie? Dieta ma związek z tym, że my częściej zapadamy, czy też błędy w diecie powodują, że my zapadamy na to obniżenie nastroju prowadzące do depresji? Ja myślę sobie, że choroba depresji to jest taki duży zbiornik i różne czynniki wpływają. I rzeczywiście ta dieta, czyli to, że jemy przetworzoną żywność, to, że w pędzie nie mamy czasu jadać regularnie, to, że jemy takie śmieciowe jedzenie. Niekompletne, niezbilansowane, które nie mają minerałów, nie dają nam... Tych niezbędnych, ważnych wartości również wpływają na nasze samopoczucie, na naszą koncentrację, uwagę. Czyli mówimy o podstawowych procesach poznawczych. Na to, czy jesteśmy wyspani, czy nie. Czy mamy energię, czy nie. No i tak naprawdę ten puzzle, ważny puzzle, dołączyć do szeregu różnych trudności, z jakimi funkcjonujemy. Też ze schematami, które wzięliśmy z przeszłości od rodziców, te destrukcyjne schematy, no i jednak wpływa na to, że ta zapadalność na tą chorobę jest wyższa. Czyli gdybym mogła tak sobie sama uporządkować w głowie to, co powiedziałaś, czyli że tych wzrost liczebności diagnozowania choroby zwaną depresją wynika z czynników zewnętrznych każdego z nas, czyli takich najpierw ogólnoświatowych, tu wojna, tu kryzys ekonomiczny, tu nie wiadomo jak będzie, tu córka straciła pracę i tak dalej, czyli takich i szerokich kręgów i wąskich kręgów, tych czynników zewnętrznych. Niektóre są dla nas jednakowe, no bo nie wiem, wojna czy pandemia jest jednakowa dla nas wszystkich, ale potem mamy ten bliższy krąg, czyli takie bardziej osobiste rzeczy. Kolejne rzeczy to są czynniki nasze indywidualne, czyli wewnętrzne, to jak się odżywiamy, to jaki mamy lifestyle, jak to się pięknie mówi, to jak funkcjonujemy w ciągu dnia i nocy. I jeszcze jedna rzecz, czyli jak bardzo ciąży nam przeszłość. Tak, jak bardzo ciąży przeszłość, natomiast każdy z nas, jak powiedziałaś o tych wewnętrznych,
to też każdy z nas ma jakieś utraty. Na przykład pandemia. Jedna osoba będzie bardziej podatna, bo utraciła więcej z powodu tych ograniczeń czy tej sytuacji. Druga osoba na przykład utraciła jakiś szereg rzeczy, ale nie tak ważnych dla nich, jak dla tej pierwszej osoby. Więc na chorobę depresji też patrzymy pod kątem utrat. Utraty czegoś ważnego dla nas. Niedoborów mocnych, tak? Bolesnych. Tak. Wiesz, my jesteśmy w takim wieku i też żyjemy dłużej niż mężczyźni, że ja widzę i czytam też w naszej grupie i społeczności, że na przykład bardzo często mamy utratę współmałżonka, czyli wdowiejemy. To jest taka najbardziej bolesna utrata. Moja mama nigdy nie wyszła z depresji po śmierci taty. Nigdy. Pomimo wielu prób pomocy. No dobrze. Czyli mamy te... I teraz ja bym chciała też poruszyć od drugiej strony tę depresję. Mhm. Bo tutaj wiemy, dlaczego jest jej więcej, jakie są czynniki. Każdy z nas też powinien się tak w tych czynnikach trochę osadzić i popatrzeć na nie, tak? Wznieść się i popatrzeć na siebie i otoczenie od góry. Ale w drugą stronę, czy nie mamy takiej sytuacji, to jest moje wrażenie i popraw mnie, jeżeli się mylę, że jest takie coś, co nazywa się obniżenie nastroju. Tak. Kiedyś nazywane bardzo ładnym słowem chandra. Mhm. Nieużywane dzisiaj słowo, ale bardzo ładne. I mamy już pogłębione skutek tego wszystkiego, czyli depresję. Czy nie uważasz, że to słowo depresja jest też nadużywane? Używane przedwcześnie? I teraz powiedz nam, jak to odróżnić? Kiedy my po prostu mamy chandrę, a kiedy my już się powinniśmy zaniepokoić i zastanowić, czy przypadkiem mnie nie dopadła choroba głowy? Ja myślę sobie, że ten termin depresja rzeczywiście jest nadużywane, ale wydaje mi się, że wynika z niewiedzy. Z tego, że po prostu nie wiemy, jak... Mam deprechę, takie powiedzmy. Tak, wstajemy rano, mamy zły nastrój, nie chce nam się, mam depresję. No. I myślę sobie, że podstawowym kryterium odróżnienia jest czas. To znaczy, że jeżeli właśnie ten obniżony nastrój, ta płaczliwość, niechęć do wyjścia do ludzi, do czegokolwiek, wszystkie tak jakby role płaszczyzny, czy zawodowe, czy rodzinne, wszystko są naprawdę niemożliwe do zrealizowania, wręcz tak powiedziała, mają trwać co najmniej 2 tygodnie. I ten kryterium czasu, myślę, że jest takim najbardziej charakterystycznym, odróżniającym tą chandrę od choroby depresji. Uwaga, choroby śmiertelnej. To jest choroba śmiertelna. Doprowadza do skrajnego wyniszczenia organizmu. Tak. Dlatego ważne jest, żeby obserwować siebie i bliskich i być na to uważni. Niemniej chciałabym troszeczkę też podkreślić, że osoby, które mają chandrę czy obniżony nastrój, które nie spełniają tej depresji, też ważne, żeby wiedziały, że to nie jest ich wymysł, że mają prawo do tego, że tak naprawdę ta chandra też wpływa na nasze zdrowie psychiczne i w sensie nie bagatelizujmy tego, w sensie nie krytykujmy się. Ale co możemy zrobić? Dobra, Basia, wstałam lewą nogą, jak to mówił mój tata. Wstałam, ja akurat miewam to rzadko, ja jestem, powiem tak ekshibicjonistycznie, robiąc też coming out. Ja jestem po terapii na depresję przed 20 niemal laty. A jak ty mówiłaś o tej niemożności wykonywania podstawowych czynności życiowych, to ja ci muszę powiedzieć, że trochę mi się mokro zrobiło pod oczami, pod powiekami, bo sobie przypomniałam, jak bardzo ta niemoc jest nie do pokonania. Tak. Ja w zasadzie, moje czynności ograniczały się do czynności fizjologicznych. Jeszcze chodziłam do toalety. Ja się nie myłam przez tydzień. To było awykonalne. Awykonalne było wyjście po chleb. I muszę wam powiedzieć, że mam takie powiedzenie, na temat którego dostaję wysypki i ciarek, ponieważ kiedy już rozmawiałam z kimś, bo musiałam odebrać, bo ktoś przyszedł, i kiedy mówiłam, co czuję, słyszałam taką frazę, na którą mam alergię. Poradzisz sobie. A ja sobie właśnie nie radziłam. Nie radziłam sobie kompletnie. Uwaga, zgłosiłam się do pani profesor psychiatry.
I zrobiłaś właśnie to, co należy zrobić. Wyprowadziła mnie przepięknie. Tak. Przepięknie. Choroba depresji wymaga profesjonalnego leczenia i lekarza psychiatry, i psychoterapeuty. Ona była tak jak ty, dwa w jednym. I teraz chandra, tak. Jest to czas, kiedy poradzimy sobie sami, tylko potrzebujemy troszeczkę czasu. Czyli to, chandra to jest to taki czas, kiedy nam się mniej chce i to, co wtedy zrobić. Trochę nas wszystko wkurza. Tak, taka drażliwość. Jest taki brzydki w ogóle. Taki. Tak, ale dnia następnego bądź kolejnego troszeczkę się to zmienia. W sensie ta tonacja jest taka jakby różnorodna. W chorobie depresji raczej tych przebłysków światła, nadziei jest naprawdę niewiele. Wręcz bym powiedziała, że z każdym dniem jest utrata. Jest gorzej. Tak, tak. A powiedzenie poradzisz sobie albo zobacz, jak masz fajnie dookoła. To są słowa zakazane. To jest coś, co... To boli jak cięcie nożem. Tak. Bo to jest oskarżenie, że ja nie doceniam tego, co mam. Ja sobie nie radzę ze sobą. Często osoby słyszące to, ale zmagające się z chorobą, czują też potworne poczucie winy. Właściwie choroba depresji straszne. To jest poczucie winy, a to jeszcze bardziej wzmacnia to poczucie słabości, bezradności, beznadziei i tego, że naprawdę jestem do niczego, skoro no, nie daję rady. A słuchajcie. Też dziękuję, że o tym powiedziałaś, o tym, jak właśnie, jak ta choroba depresji wkracza w każdy obszar. W każdy. I w ten fizjologiczny, i w ten społeczny. Właściwie to drobne rzeczy stają się... Ja nie byłam w stanie wyjść po chleb. Tak. To było awykonalne. Ja pamiętam, ostatnio niestety, słuchajcie, miałam takie tak zwany flashback, miewam. Flashback to jest takie coś, co ci się nagle jakby ujawnia, jakiś impuls, tak? Jakiś jest czynnik, który ci coś... Przypomnę, to jest słowo flashback, tak? W psychologii, tak, dobrze tak. Pamiętam. Ja słuchajcie, ostatnio miałam taki flashback w sklepie. Ja po prostu patrzyli na mnie jak na nienormalną. Bo się popłakałam się w sklepie. No to po prostu było nieprawdopodobne. Ja się popłakałam na widok szlafroka. To był szlafrok niebieski we fioletowe takie buźki jagódek. Taki jest design piżamowo-szlafrokowy. I to był, słuchajcie, szlafrok, w którym ja te 3 tygodnie spędzałam jako jedyna moja odzież. I ja poszłam do sklepu, do second handu zresztą, i tam były regały, taki wieszak ze szlafrokami. I ja nagle zobaczyłam ten wzór, ten print, ten szlafrok. Słuchajcie, ja wybuchłam płaczem. Ja miałam taki flashback tamtego czasu strasznego, że popatrzyła na mnie sprzedawczyni jak na osobę, wiesz, coś nie halo. Ja wyszłam ze sklepu i przez kilka minut płakałam w samochodzie. Tak to było dla mnie straszne i silne. To mówi, jak bardzo trudne było dla ciebie tamten czas. I właśnie straszne. Tak, flashbacki to jest moment, w którym widzimy pewien właśnie bodziec, jakiś produkt czy przedmiot, który wywołuje w nas... Frazę. Poradzisz tak. Sobie, ja mam, słuchaj, ciarki, tak. Jak ją przytaczam. Tak. Nienawidzę tej frazy. Nie mówmy nikomu, poradzisz sobie, błagam was. Bo jeżeli osoba nam mówi, że sobie z czymś nie radzi, to nie mówmy jej, poradzisz sobie, bo ona sobie właśnie z tym nie radzi. Warto to zastąpić na zasadzie... O właśnie, czym? Widzę, że ci trudno pomogę ci. Chodź, otóż zapiszę... To, czego ty potrzebujesz. Tak, czego ty potrzebujesz. Czasem osoby nie będą potrafiły powiedzieć, bo na przykład choroba jest tak zaawansowana, że powiedzą, nie wiem. Warto wtedy powiedzieć, ale widzę, że masz się źle, pomogę ci. Na przykład strasznie zapiszę... Ważna rzecz. Zapisz, chodź, poszukam wizyty u lekarza. Psychologa, u psychologa. Pójdę z tobą. Tak, ja tego potrzebowałam. Czyli trochę tak jak... Warto też czasem obrazować, jak nie wiemy, żeby wyobrazić sobie małe dziecko, 2-3-letnie, kiedy widzimy, że cierpi. To co? Powiemy, poradzisz sobie? Nie. Raczej zupełnie inne na nas emocje towarzyszą, kiedy sobie obrazujemy to małe dziecko. Więc warto może w ten sposób do tego podejść. Powiedziałeś, Basiu, bardzo ważną rzecz, dlatego że my, powiem tak,
nie, te osoby, które mają depresję, czy nawet tą chandrę, to obniżenie nastroju, tak? Bo już mówimy o takim skrajnym przypadku, one chcą, żeby się z nimi, żeby się z nami pogodziły, żeby powiedziały, widzę, żeby nam dały prawo, bo my się strasznie rwiemy, jak ktoś ma taki słaby nastrój, do stawiania tej osoby do pionu. Czym ty się, kobieto, martwisz? Zdrowa jesteś? Problemów nie masz. Tak? Tak. Dzieci masz zdrowe? Zdrowe. Tak. Masz co jeść? Masz gdzie mieszkać? To masz być zadowolona. Tak. To nie działa. Właśnie, Basiu, poprosimy jeszcze raz to tak, jak o wiesz, co bym przełożyła. Przepis, co mówić lub czego... Zacznijmy od tego, czego nie mówić, już wiemy. Czyli nie pocieszać, nie stawiać do pionu. Co ta osoba chce usłyszeć? Powiedz nam to jeszcze raz. Spośród wielu, bo naprawdę jest wiele tak jakby możliwości wsparcia, ale wydaje mi się, że zacznijmy od tego, że widzę, że dzisiaj źle się czujesz, albo widzę, martwię się, widzę, chcę pomóc. Boi mnie to. Tak, albo słyszę, bo to, co jest jeszcze ważnym objawem, to jest taka, wiesz, nadmierna złość. Czyli osoby, które stają się bardziej wybuchowe, wręcz takie odpychające. Często nie pasuje nam to i rozumiemy to jako przesadzasz, czemu ty ciągle krzyczysz, czemu ty ciągle wybuchasz. Osobiście to odbieramy. Odbieramy to bardzo pozytywnie. Osobiście, jeżeli ten, osobiście. Tak, jeżeli ten widzimy objaw, że się nasila, trwa co najmniej 2 tygodnie, zastanówmy się, czy to nie jest objaw również choroby depresji. I wtedy, słuchaj, słyszę, widzę, że jesteś agresywny, że ciągle się złościsz, to nie jesteś ty. Chcę ci pomóc, coś się wydarzyło. Choć, w sensie osoby chorujące na depresję potrzebują obecności, mimo tego, że mają... Nie są fajne często. Tak, mają wręcz dużą niechęć do kontaktów społecznych. Mimo to po prostu posiedźmy. Chodź. Chcę obok ciebie posiedzieć. Chcę dzisiaj spędzić... Nie zostawię cię samą. Nie zostawię cię samą. Tak. Wiesz, kto mnie namówił do zgłoszenia się do lekarza? Moja mama. Mhm. Córka miała 18 lat, była trochę za młoda też, żeby to wszystko ogarnąć. Zresztą sama powiedziała mi niedawno, to też niezwykła rzecz, bo córka niedawno znalazła swój pamiętnik z czasów właśnie mojego rozwodu i tego okresu depresji. Ja tego pamiętnika nie czytałam i w ogóle nie mam ambicji go czytać, ale ona dzisiaj jako 40-letnia kobieta powiedziała, mamo, płakałam jak to czytałam. Mm-hmm. Ona. Jej zapisy i powiedziała jeszcze jedno. Dzisiaj widzę, że nic nie rozumiałam z tego, co się w twoim życiu dzieje. To jest ta perspektywa czasu. To jest bardzo, tak, że... bardzo trudne. Dla młodych osób, bo mi się wydawało, że ona jest dorosła, guzik, prawda. Natomiast poruszać ważny obszar, obszar opiekunów, czyli obszar systemu rodzinnego. Tak, tak naprawdę, kiedy... Otoczenia. Kiedy choruje jedna osoba w systemie rodzinnym, choruje cały system. Każdy na swój sposób to pokazuje, każdy sposób to reguluje. Natomiast też bardzo często, o czym się nie mówi, a o czym na ostatnim też webinarze mówiłam, że pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna dla osoby cierpiącej na chorobę psychiczną, ale też opiekunowie. To jest taki obszar osób, o których się często zapomina. A którzy, jak funkcjonować z tą osobą. Tak, ale też ogrom siły i takiego wsparcia na to, żeby móc wyjść z tej choroby. Ale chociażby takie rzeczy, jak nam powiedziałaś, nie udzielajmy rad, nie pokazujmy wspaniałości, jaka otacza tę osobę, które... To nie muszą być osoby po wielkich, traumatycznych wydarzeniach. To mogą być osoby, które wydawałoby się, że są najszczęśliwsze na świecie i żyją w szczęściu i dostatku. I tak bo często to jest najgorsze. I tak często jest, że gdzieś na zewnątrz osoba z chorobą depresji uśmiecha się, naprawdę zmusza się do pracy czy do różnych wyzwań. Tak. Natomiast
to jest ogromny koszt, który jeszcze bardziej to pogłębia. Czyli jeżeli wśród naszych znajomych właśnie jest ktoś, kto ma tą specjalistyczną wiedzę, bo tu trzeba mieć wiedzę, podkreślam, bo choroba depresji jest chorobą. Także można zorganizować takie spotkanie. Można też, słuchajcie, są wizyty domowe. Można też zaprosić specjalistę do domu, jeżeli w jakiś sposób osobie jest trudno pójść do placówki. Czyli możliwości jest naprawdę dużo. Szukajmy powiązań. Chodzi o to, żebyśmy szukali. Poza tym opiekunowie coraz częściej widzę właśnie u nas w poradni, że przychodzą sami poradę, czyli widzę, że mąż, widzę, że żona. Można. Nie wiem, co zrobić. I wtedy też to jest taki, wychodzicie z takim plecakiem wiedzy, co robić, czego nie robić, na co zwrócić uwagę, jak to rozróżnić. I wtedy to też jest bardzo pomocne. Basiu, czy twoja poradnia www.psychoklinika.pl tak. również może na przykład skonsultować rodziny zaniepokojone czymś telefonicznie? Oczywiście. Czy online'owo? Mamy online, mamy telefonicznie, mamy stacjonarnie i mamy też ważny projekt. No właśnie, bo już tutaj mnie pogania reżyserka, że jesteśmy po czasie, ale my to musimy powiedzieć, bo pomijając to, że depresja dopada osoby dorosłe, dopada osoby też w starszym wieku, to jest też związane z menopauzą, z tym, co się dzieje z naszym mózgiem. Tak. Temat rzeka, to jest jeszcze jedna rzecz. Mamy niepokojące sygnały ze świata, że coraz więcej depresji jako choroby dopada młodzież. Tak. A my, babcie, mamy wyostrzone oko, czyli jak coś zauważymy, to możemy też do was jako babcie zaniepokojone zadzwonić. Ale twoja poradnia pozyskała środki na wspaniały projekt zaopiekowania się młodzieżą. Tak. Na czym on polega? Właśnie poradnia Psychoklinika we współpracy z Fundacją Psycha Strefa Pozytywnych Myśli, którą też stworzyłam, jestem ogromnie dumna, bo pozyskaliśmy środki dla dzieci wieku 12-21. Młodzieży. Młodzież, tak. 12-21. Dwa obszary. Pierwszy, diagnoza depresji, ale jeżeli jest diagnozowana depresja, to mamy możliwość przejścia przez terapię bezpłatnie. Ale to jest dla młodzieży z Mazowsza. Dla młodzieży z Mazowsza. Na razie z Mazowsza. Basia działa dalej. Tak, na razie z Mazowsza, także jeżeli wśród swoich bliskich widzicie 12-21, którzy potrzebują pomocy, właśnie zadzwońcie do któregokolwiek z oddziału psychokliniki i tam już rejestracja pokieruje i powie o dostępnych możliwościach. Skąd byście nie były, jeżeli zauważycie u swojego nastoletniego, nie wiem, czasami dziecka, bo też bywają bardzo młode babcie, które mają też dzieci w wieku do 21 lat, lub u wnuczęcia, niepokojące objawy, czyli przedłużająca się izolacja i to wszystko, co powiedziała Basia, dzwonicie pod infolinię czy pod telefon podany na stronie psychoklinika.pl. Ta wspaniała kobieta jest liderką całej sieci klinik, pokieruje was, gdzie się zgłosić, gdzie jest telefon. Ale ja na zakończenie powiem ci, Basiu, jeszcze przeczytam niesamowity komentarz jednej z nas, Bożenka, która ma ksywę Lew, bo to nie jest jej nazwisko, ale Bożena Lew. Wspaniała osoba, pozdrawiam, Bożenko. U nas w Mysłowicach został uruchomiony telefon wsparcia dla seniora, czynny 2 razy w tygodniu. Jestem wolontariuszką i biorę udział w tym projekcie. Każdy senior może zadzwonić i porozmawiać. Problemy będziemy rozwiązywać z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, psychologiem i Urzędem Miasta i innymi instytucjami. Bożenko, już czuj się zaproszona do programu, a powiesz nam o tym. To jest ważne działanie i właśnie dla działań 60+, w tym roku już dostałam pewne informacje, że rusza ogromny projekt również na diagnozę, ale również bezpłatną terapię osób 60. Czyli dla nas. Plus, tak, właśnie zmagającą się z chorobą depresji. Aplikujesz ośrodki z tego projektu? Tak, będę walczyć. Będę walczyć, także jeżeli cokolwiek w tym zakresie się uda, będę informować. Jesteś tu i nam mówisz. Tak, powiem o tym i na pewno też na mediach społecznościowych, psychokliniki też będą u nas te informacje. Też to się pojawi. I też. Słuchajcie, dbajmy o siebie, obserwujmy innych, od dzieci po naszych sąsiadów. Nie zostawiajmy nikogo samego, bo głowa
jest narządem, który jest chory w sposób niewidoczny. Nie ma wysypki, nie ma swędzenia, nie ma obrzęku. Natomiast to jest tak jak cukrzyca. Nie możesz komuś powiedzieć, przestań mieć cukrzycę. Prawda? To jest takie samo zaburzenie. Nie zostawajmy z tym sami. Mówmy też otoczeniu, coś się ze mną dzieje, jest ze mną coś nie tak. Nie zostawiajmy sami, nie zostawiajmy nikogo. Psychoklinika, telefon, naprawdę wspaniałe osoby pokierują wami, cokolwiek by się nie działo. Basiu, strasznie już tutaj mam wrzask z reżyserki, żeśmy się rozgadały, ale ja sobie pozwoliłam na taką samowolę, bo to były komentarze, że świetny temat. Więc jak są komentarze, świetny temat, a to jest program dla was, a nie dla trzymania czasu, to ja temat ciągnę, dopóki możemy. Nie mogłyśmy, 10 minut temu powinnyśmy skończyć. Basieńko, dziękuję ci, że przyjechałaś. Psychoklinika.pl, dzwońcie jak w dym.